Hej, Carl. Dobrze cię widzieć. Wiesz coś o osadzie Wielkiej Republiki przy bagnach? No oczywiście. Całą okolicę zdewastowało uderzenie księżyca. Zamierzasz tam iść, prawda? Tak. Potrzebuję informacji z tych ruin. No to uważaj pod nogi. Skały mogą się odłamać. Chyba, że jednym z twoich talentów jest zwiększanie współczynnika tarcia. To był żart fizyczny. Dobra. Dzięki za ostrzeżenie. Bardzo śmieszne. A jak przeszło się od tworzenia melodyjek na Riosie do bycia producentum? Cóż, zebrałam kilka prostych kawałków. Rozdawałam je przyjaciołom i wieści się rozeszły. Zaczęłam grać wystarczająco dużo koncertów, by się z tego utrzymać. W końcu przypadkiem trafiły na nie osoby mające odpowiednie wpływy. Współpracowały wcześniej z Maxem Ribo, więc uznałam, że znają się na rzeczy. Z Maxem Ribo? Tak, znają się na rzeczy. Właśnie. Powiedziały, że załatwią mi parę występów w Jądrze. Jak mówiła o Jądrze, pomyślałam Chandrila, ale nie. Im chodziło o Coruscant. Więc tam pojechałam. Ej, to jest ten słonik, nie? Ten słonik niebieski. Coś nowego. Witaj, przybyły. Wystarczy, Kal. Nie wystarczy. Dobra. Nie przypominasz innych poszukiwaczy. Nie. Oni wykopują bogactwa. Fulakt wydobywa to, czego nie da się łatwo uchwycić. Da się na tym coś zarobić? Mądrość jest towarem, który się nie psuje i na który zawsze jest popyt. Kurde, troszkę jak maska Nata. Mi przypominają te mądrości. Wróżka Tulka. Tulakt. Wróciłeś. Jesteś spostrzegawcza. Nie jesteś taki głupi, jak myślałam. Dzięki. Ona coś jeszcze będzie miała, co? A państwo? To prywatny stolik. No dobra. Hej, spokojnie, Grog. Wybacz mojemu przyjacielowi. Bywa nerwowy. Rozumiem. Nazywam się Dana. Powiedzmy, że razem z moim partnerem umiemy zmieniać okazję w zarobek. Ja nazywam się Cal, a to jest Biddy. Hałaśliwa maszynka. Zamierzamy się wybrać do przekopu. Byłeś kiedyś? Raz czy dwa. Uważaj tam na siebie, to teren gangów. Teren gangów? Grog! Na pewno nie jest tak źle. Nie ma opcji, żebym nadstawiał tam karku. Miło było cię poznać, Cal. Ale teraz muszę omówić parę spraw z moim przyjacielem. Chodź, Biddy. Zrobił się kwas. Grog? Grog to kupiec i mechanik. Ciekawe, czy oni wszyscy będą mieli jakieś zadania, nie? Hej, masz chwilę? Cześć, Bolt. Chyba spotkałem już całą twoją załogę, Cal. Tę starą. Wydawało mi się, że między tobą i Sir wyczułem jakieś napięcie. Zawsze dziwnie spotkać się z kimś po tylu latach bez kontaktu. Sam nie mam zbyt wielu takich osób w swoim życiu. Ale to pewnie więcej mówi o mnie niż o tobie. Tak? Zostałem sam z Katą, a na więcej nie mogę sobie na razie pozwolić. Im więcej wokół mnie bliskich, tym więcej mam do stracenia. Nawet nie masz droida? Cześć, Mousy. Cieszę się, że znów jesteś na Kobo, Cal. Nie ubijesz się, co? Poza tym zawsze stawiasz dobro innych ponad własne. Skąd wiesz? Pachniesz adrenaliną. Masz błoto na spodniach i rozbiegany wzrok. Nazywam to okiem łowcy. Aby wytropić zwierzynę, myśliwy rozwija zdolność obserwacji. Woli ścisłości. Twoje przyjazne zachowanie w ogóle mnie nie przekonuje. Tak? Żebyś wiedział. Jesteś naturalnym łowcą i bardzo dobrze o tym wiesz. Kurde. Instynkt przetrwania. Co tam, Gris, już tu robisz? Wiem, że obecnie dość kiepsko to wygląda, ale przypomnij sobie stary czas. Pamiętasz tę awanturę na Datomirze? Na Kashiku? Mało brakowało, ale tym razem niebezpieczeństwo jest jeszcze większe. Wtedy też tak było. Ciekawe, jak to będzie, kiedy wszystko się już skończy. Zakładając, że tego dożyjemy. Mam nadzieję, że dożyjesz, kurde. Dobra, zobaczmy, co Uzi po latach
O, a pan? A więc chcesz nadstawić uszu i wysłuchać opowieści z kurwy? Jak chcesz opowiadać, to posłuchamy. Boś głupi, młody! Moja nędzna gawęda przyniesie ci jedynie smutek i zgryzotę. No dobra. Jak nie chcesz opowiadać, to... Dobra, powiem, skoro nalegasz, ale słuchasz na własną odpowiedzialność. Opowieść zaczyna się na skutej lodem planecie Sakavitar, na moim świecie ojczystym. Noce ciemniejsze niż kiszki kwel ryby. Zimy tak chłodne, że surowe spojrzenie obracało człowieka w szkło. Nie brzmi to jak miłe miejsce do dorastania. Lekko nie było. Od momentu, gdy mleko matki zamarzało na języku, do chwili, gdy sztywny trafiałeś w mroźną toń. A, bo widzisz, rybki żyły jak pączki w maśle. Mieszkały sobie głęboko pod lodem, gdzie ciepłe prądy tańczyły jak wstążki na wietrze. Ryby stanowiły rzadką zwierzynę przez wielki rybi głód, więc wędkowanie to nie był lekki fach. A ja tak utyskuję, ale tak naprawdę sprytny sakawianin z wyczuciem wędki mógł sobie spokojnie poradzić. A więc wcześniej odkryłeś swój talent? Taki byłem zdolniacha, że choć młody i z buzią ledwo przypruszoną pierwszym meszkiem, to wezwała mnie do siebie Undan. Ale to jest opowieść na inną chwilę. O kurde! Sakavitar! Wspaniała! Patrzcie, wygląda jak Mr. Freeze, nie? Mr. Freeze jak nic. Ach, ci jeźdźcy mogliby już dać nam spokój. Zawsze jak coś rozwalą, ja muszę to naprawiać. Ta placówka ma szczęście, że tu jesteś. Jasne. Ale fajnie by było móc zbudować coś, co zaraz nie ulegnie zniszczeniu. To prawda. Karl, spójrz na ten saloon. No, Monk się nie lenił. A ja mu pomogłem, nie wchodząc mu w drogę. Wiesz, że to miejsce ma nawet ogród na dachu? Już go widziałem. Wiesz, co mi się podoba w roślinach? Gdy do nich gadam, nie mogą ode mnie odejść. O, chłopie. Grubo. Jest grubo. No, cześć. Najpierw porozmawiałem. O, Karl! Wspaniale, że jesteś cały. Trzymasz się? Tak, dzięki. Przecież nie pierwszy raz pogranicze pada ofiarą maruderów. Ale szlachetni rycerze Jedi znowu stają na wysokości zadania. Dziękuję ci, Izzy. Ale lepiej uważajmy z tymi szlachetnymi rycerzami. Tak, o, oczywiście. Uwaga! Chcesz zobaczyć, co znalazłam? Tak, warte uwagi. Za 10, idealnie. Użycie mocy zwiększa, tymczasowe. Leczące stymy też spoko, nie? Więcej doświadczenia to mamy. No i super. Kupujemy. Kupujemy miejsce na atut. Chcę to. Rozsądny wybór, Karl. Super. Do następnego, przyjacielu. Do następnego. Idę jeszcze na górę, dobra? Zrobimy sobie ten skrócik. Może damy z tym na bodzia, zobaczymy. O, coś tu urosło. Zachęcający widok. Na pewno zmieści się tu coś jeszcze. No nie mamy jeszcze tego ogrodnika, nie? Zasiejemy coś? Mała działka. Rośliny. Spoko. A, w pełni rozwinięta za 18 minut. Czy jeszcze nie? No to spoko. Ale damy sobie skrócik. No to co, idziemy z blasterem i z crossguardem oburęcznym na bodzia. Dobra, czas na najmocniejszego bossa w całej grze. Witamy. Witamy bodzia. W odległej galaktyce. Dobra, na razie postrzelamy do niego. Może być to. I teraz zobaczcie. Nam wraca, nie?
nam wraca, jak weźmiemy sobie zdrówko. To wraca nam z powrotem te pociski. Tu trzeba unikać. Z tym dajesz! Pamiętam, że trzeba było skakać do niego. Potrzebuję pomocy! Kurde. Może się uda. No nie wiem. Hej mały, z tym! Jest! Legendarny wróg pokonany. Jest Bodzio. Nie wiem jak to się stało, ale po prostu na tanka, nie? Troszkę stymów. Kolejny kawałek priorytu. Dawaj, priory. Doma za niego zapłaci. Usądza mnie. O kurde. Zabiłeś potomstwo. Aż ciary mnie przeszły. Potomstwo Ogdo? To jest najmocniejszy przeciwnik w grze? Bardzo możliwe. Ciekawe, co to za nagroda. Jakiś zestaw. Co? Nie wierzę. Nie wierzę. Poncho. I to różowe. Ej nie, no przecież to jest... To jest największy easter egg w historii. Co? Co? Poncho. Ja cię kręcę. No to tak, pustelnik. Daj to poncho. Patrzcie, jakie mamy kolory. To jest oryginalne. Co? Tu jest kaszyku? Ilum? Ale miazga. Dobra, wiecie co? Robimy oryginalnego Kala. Powinienem mieć taką opcję. Czyli tak. Poncho takie. Czuję obecność kogoś. A? Założył. Ale sztos. A tu jak jest? Ocalały? Nie wiem, czy jest też coś dla niego, albo wcale, nie? Wędrowiec, złomiarz? Ale hardcore. W sumie złomiarz jest, nie? Złomiarz. No tak. Dobra, mamy złomiarza. Tu jest złomiarz. No bo tu, zobaczcie, na tych kurtkach jest złomiarz z jedynki, ale tu jest poncho. Z początku. Ja cię kręcę. No dobra. Ogolony. I tu jest złomiarz. Ja cię kręcę. Poncho. To co? Jedi Fallen Order. Ale jaja. Ale jaja. Dobra, musicie to zrobić. Nie wiem jak, ale musicie Bodzia pokonać. No i tu jest ten skrót. Dobra, na razie Kal nie będzie Obi-Wanem. Tylko będzie Kalem. Ale jaja. Nie wierzę. Tak? Jeszcze niebieski miecz. Mega. Dobra. To jesteśmy zadowoleni. Tu jest mały skrócik, ale przejdziemy się tu już na fabułkę. Powinniśmy być już blisko, ale nie widzę niczego przypominającego osadę. No, ale tutaj jakieś znaki, co? Nie wiem, czy sobie nie przelecimy tym. Możemy przejść tędy. Zróbmy naszym to. Ptactwem. No jest taka mini osadka, ale tam nie dolecimy. Spróbujemy na razie tutaj. I może będzie jakieś przejście dalej, co? O. Może będzie jakieś przejście dalej. Widzę, że to możemy już zrobić. O! Tam będziemy coś mogli zrobić już wreszcie. To super.
No my już tutaj sobie naprawdę ładnie odblokowaliśmy to kobo, ale jeszcze połowa. A, no i... Tak, tym razem trzymajmy się z daleka. O, zobaczcie, teraz po prostu sobie stąd wyruszył. A to, skrypty widzę. Fabularne. Ciekawe, czy coś tutaj? Tu by mogła być znajdźka, co? Dobra, jeszcze się złap. Ale się czuję jak w pierwszej części z tym poncho. Ale jazda. Dobra, gdzie mnie zabierasz? Towarzyszu. Wow, na Mustafar? Zobaczcie, tu można górę, dół. To miejsce jest w ruinie. A tu widzę, że taka para. Łowca nagród. Pomioty Haxionu nas namierzyły. Pomioty Haxionu? Łowca nagród, ale jazda. Dobra. My też mamy fajny sprzęcik. Można cię stąd wyrzucić? Widzę, że nie. Ciekawie by było, co? O, szybko. Szybko zadziałałeś. No i jak tam? Widzę, że fajne masz te granaty. Dobra, mega. Dobrze się bawisz? Ja bardzo, a ty? Tak. Pięknie. Pomóż mi, mały. Nie, on jest tak łatwy, że troszkę bym się z nim pobawił. No chociaż jakieś tam ataki potrafi. Robota. Zwoł mnie Cagewenda. Ten błotory podjął twój trop gdzieś przy placówce. Kal. A więc nas obserwowałaś. Ach, wszyscy obserwowaliśmy, Kal. Tak się akurat złożyło, że mało który przybysz zaczyna od załatwienia jednego z chłopców Ravisa. No i nawiasem mówiąc, ładna akcja. Całkiem mocne wejście. Dzięki. To czego chcesz? Chciałabym, Kal, wynagrodzić cię za każdego z tych, których zlikwidujesz. Nie tylko ty szukałeś na Kobo odrobiny ciszy i spokoju. Zabieraj je łowcom nagród. A ja dam ci za nie coś lepszego. Był z pomiotów Haxionu. Na pewno zjawią się kolejni. Dokładnie. Na szczęście dla ciebie mam swoich informatorów. Zajrzyj do salonu, a zdradzę ci, jak ich zaskoczyć. No dobra. Przemyślę to. Zdaje się, że tylko ja nie mam rakiet. Dobre. Wow, cenne krążki. No czyli to jest ta nieznajoma, która się nie chciała odezwać. Odblokowano zlecenia Kaiji. Na ekranie podróży możesz teraz sprawdzać status zleceń. Dobra, status zleceń. Wow, legendarni łowcy, patrzcie to. Jak w Asasynie. Upolej wszystkie standardowe cele i dowiedz swoich umiejętności, aby zmierzyć się z najlepszymi. Fantastyczne, super. Świetna zdobycz. To mi się podoba. I teraz mamy krążki łowców. Dobra, jest jeden. Pokaż na holomapie. Chodź mały, musimy znaleźć kryjówkę Dagana. A, poszukaj informacji.
Gdzieś tutaj. O, ta na loże na Kobo. No to ciekawe. Tu jeszcze mamy jakieś przejście. A tutaj jest, to jest to centrum sterowania. Ej, ale jak my mamy znaleźć tych wszystkich? Nie miałaś zamiaru mi pomóc? Za darmo? Raczej nie. Za darmo to nie ma. O, echo. Poczuj planetę i wszystko, co z nią połączone. I sięgnij ku niej. Chyba tak. Poczułam. Właśnie tak. Bardzo dobrze. Instrukcja obsługi Jedi. Wiecie co? To bym chciał kulkę. Nie w głowę, ale normalnie. Gdzie my jesteśmy? Co my tu robimy? A, widzicie? To by można jakoś odpalić. Spróbuję. Spróbuję to jakoś odpalić i tu mamy latające. I może ta kulka być gdzieś do góry. I jest to możliwe, dobra. Miejsce mocy. Witam serdecznie. Dawno cię nie było. Powiem wam, że tutaj na przykład taka postawa. Nie wiem, czy będę chodził z tym oburęcznym, bo on jest tylko dobry na bossów. To już jest powiedziane w 100%. Ale na jednego bossa, bo jak jest kilku, to mogą się zjawić problemy. No zobaczmy na takiego. Czy nie jesteśmy za wolni? No, jesteśmy za wolni, nie? Zobaczcie. W takim trybie to szybko by zszedł. No, w takim trybie to szybko by zszedł. No i jest to fajne, jakieś interesujące i urozmaicające rozgrywkę, ale chyba sobie zmieni albo na podwójny, albo na podwójny chwyt. Proszę państwa, jakie cuda. Czemu ta kupa złomu nie chce działać? Może po prostu rozwalę ten przeklęty szmelc? Deficyt techniczny? A my tu możemy wejść? O dziwo nie. Dziwna sprawa, co? A, tego jeszcze nie zniszczymy. Zablokowana ścieżka. Czyli coś takiego będę mógł jeszcze kiedyś niszczyć. A może wtedy nam tą kulę. A tutaj tą kulkę by nam wzięło wtedy dopiero. Okej, czyli musimy poczekać cierpliwości. Czyli tutaj kulki na razie nie będzie. Lecimy dalej. No i tu jest oczywiście brama, nie? Której jeszcze nie sforsujemy. No jestem ciekaw, jakie to umiejętności. Ale tam też jakieś wypalanie, czy co? Niezła jazda. Jeszcze sporo nas czeka. Oj, naprawdę sporo. Nie. Tylko tutaj uwaga, bo możemy zlecieć, co? To musi być miejsce, nie, o którym wspominał Cordova. O, pięknie. Miejsce mocy. Zniszczona osada. Mamy jakiś punkcik? No zobaczmy, co tam na blasterze w sumie. Wrzuciłem sobie ten atut cały czas na więcej expa, więc powinno być spoko. I podwójny chwyt. No tutaj mamy to podwójne ostrze, ale podwójny chwyt też mi się podoba. Nie jest zły. Co my mamy tutaj? Szybka reakcja. Opanuj. No dobra, to dawaj to. Bo my szybko te punkty tutaj zdobywamy. Uuu! Tuż przed trafieniem taka inna kontra szybka. Dobra, dobra. Ale na razie, jak tutaj robimy explore, to niestety, ale pójdziemy na podwójne ostrze. Tu jest zasięg, obrona. No szybkość też jest fantastyczna. Ale dobra, niech będzie tak. Niech będzie tak. Kal z jedynki. Co ciekawego. No fajnie, że poznaliśmy tego mistrza, nie? Cordovę. Tam jeszcze coś mamy.
A. Ciekawe jak tam dotrzeć. Jest skrzyneczka. Dobra, dawaj górę. Może któryś z ptaków? Najwyraźniej nie tylko my czegoś tu szukamy. Czyżby Dagan? Dagan? Nie rubiaj Dagan. Sprzęg. W pobliżu powinno być źródło zasilania. Co ty robisz? Nie no, nie masz czym. Źródło zasilania. To potrzebujemy kulkę, tak? Dobra, wszystko fajnie. Tam mnie interesuje, jak dolecieć. Jest akwalopetak i tutaj jest jakieś góry, nie? Zobaczmy, mamy coś zielone? Nie, tylko żółte tu. Tu będzie kulka. Jakieś źródło zasilania, czy... My będziemy mogli jakieś... O... Widzę cię. Laserki odpalać? To żeś poszczylał? Nie, też masz. Fajnie. Ale tu całkiem nieźle się strzela nawet. Wiecie co? Blasterkiem i mieczem też walczy, więc kurde, dobra postawa. Dobra postawa. O. Mogę coś z tym jeszcze zrobić? O dziwo nic. To też by musiało spaść. Ja cię kręcę. Dobra, czyli tamto będę mógł sobie ruszać, ale też wraca. Widzę, że są jakieś takie zagadki. Z rozpalaniem tego. No, ewidentnie ten klocek. Tu nauczysz się ujarzmiać materię Kobo i przygotujesz się na podróż przez otchłań. Odnosząc sukces, znajdziesz jeszcze większą łączność z mocą. Wow! Rozumiem, mistrzu. Czy mogę już odejść? Musisz dokądś iść. Dobrze więc. Ale wróć później. Dziękuję. Tak zrobię. Dobra, cierpliwy mistrz. Twoja więź z mocą kieruje cię ku naszemu wspólnemu celowi. Myśl o Tanalorze. Santari Kree szkoliła Jedi do podróży przez otchłań. A tu nie przerzucimy, nie? Wiecie co? Jakoś muszę tym ruszyć. I teraz powinno działać. Teraz powinno działać. Tutaj na maksa. Tak. Bo to było zablokowane po prostu, żebyśmy tam przeszli. No i elegancko. Elegancko. Czyli tak, bierzemy sobie stąd kulkę. Ciekawe co jest tu. O. Może to jest po prostu, żeby sobie zaczepić. Ale wejdę tam na górę. Może to jest taka poczekalnia dla kulki, nie? Żebyśmy ją przerzucili, bo tak to byśmy musieli bardzo szybko skakać. I dobra, mam kuleczkę. Tu jeszcze by można to później pociachać. Ale jaja. No zaczynają się zagadki takiego Tanaloru troszkę, nie? No jest. Jest zasilanie. Zobaczmy, co możemy zrobić. Ła. Palimy to. Myślisz, że prąd nas poniesie? Oj, poniesie. Jak wiatr. Ciekawe, czy coś jeszcze możemy zrobić tutaj w tym momencie, ale chyba nie. Zresztą tamten priorytet mnie mega interesuje, ale... Dobra, będziemy tu jeszcze wracać.
Metroidvania pełną gębą teraz. Ej, tam jeszcze było. A widzicie, ale to nie było dostępne na tym etapie. Chyba musimy tylko tu. Nie wiem, ale widzę. Ten jest. Ej, serio? Nie wierzę. Możesz tu podejść, żebyśmy mogli z tobą walczyć? Ale wy jesteście mili. I teraz skąd tutaj kulkę znowu zdobyć? To będziemy musieli wyostrzyć. Co tam masz? Kto zadaje pytania, znajduje odpowiedzi. Mural. Mural, proszę państwa. No interesująco. Znowu kulkę potrzebujemy. Nie wierzę, oni są śmieszni naprawdę. Oni są naprawdę śmieszni. Kurde no. Co? Dwa? Pędraki szare? Dobra, jednego zaraz załatwię. Jup! Jak z dwoma sobie poradzimy, znaczy, że jesteśmy mocni. Iju! 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 Witaj, Jedi. Każdy świat, do którego wyciąga rękę Republika, skrywa nowe możliwości nauki i rozwoju. A ta planeta może nas wiele nauczyć. Czego się dowiedziałaś, Santari? Santari Kri. No powiem wam, że te postawy na razie najlepsze. Co będę miał tu? Ciekawe, jakie tajemnice skrywa to miejsce. Wow. Tu żeśmy przeszli. Znowu jest jakaś ścianka. Czy coś tu możemy? Bo na pewno trzeba to wypalić tutaj, żeby wejść wyżej. Ale to chyba po kolei, co? A, czyli to się otworzyło tak czy tak. No dobra, zostań tu. Chyba, że będzie mi potrzebne dalej, ale kto wie. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale i do zobaczenia. Hej, hej, hej.